No hej, witam Was wszystkich serdecznie, tym razem już w nowym roku i w tym filmie omówimy sobie, w jaki sposób możemy zawierać transakcje na podstawie strategii Surefire, ale za pomocą telefonu. Dzięki jednemu z naszych kolegów, którzy są również na naszej grupie, powstał specjalny mod właśnie, który umożliwia zawieranie właśnie prowadzenie tak zwanego mobile trading. Może sobie najpierw wejdziemy w ustawienia tego EA i tutaj to EA ja oczywiście Wam udostępnię. Natomiast na co bym chciał tutaj zwrócić uwagę? Tutaj musimy mieć tryb ręczny, powinien być zaznaczony na true, czyli naprawdę, tak? Filtr EMA powinien być na fałsz, tak? Timeframe, tak, to jest wszystko do tego filtru EMA. Natomiast zobaczcie, tu macie mobile trading i on jest też ustawiony na true. Jeżeli ja zmienię sobie na przykład na fałsz, tak, ten mobile trading, to w tym momencie ja mogę zawierać transakcje na komputerze za pomocą tych klawiszy. Jeżeli byście chcieli grać na przykład ręcznie, tak, bez użycia telefonu, natomiast za pomocą tych klawiszy tylko, to musicie zwrócić uwagę, aby ta wartość, tak, wolumenu transakcji, co tutaj jest, to jest wartość wolumenu transakcji inicjacyjnej i ona musi być taka sama, jak jest wprowadzona tutaj właśnie w tym fixed lot, tak, czyli to jest wartość wolumenu inicjacji transakcyjnej. Słuchajcie, jeżeli tu będzie coś innego, tak, i na przykład, nie wiem, pomylicie się, tu wpiszecie na przykład jeden mikrolot, a tutaj wpiszecie na przykład jeden minilot, no to pierwsza transakcja inicjacyjna zostanie otwarta minilotem. No i później to zburzy jakby całą strategię. Dlatego na to trzeba uważać. Ale my sobie będziemy mówić tutaj o mobile trading, dlatego ta funkcja tutaj mobile trading powinna być włączona na true, czyli na prawda, tak? I wtedy w tym momencie te klawisze tutaj nie będą aktywne, możemy sobie klikać, ale one nie będą aktywne. Natomiast będziemy mogli otwierać transakcje za pomocą telefonu. I teraz tak, reszta tutaj, jak widzicie, ustawień mamy tutaj stop loss ustawiony na 30 pipsów, tak? Take profit mamy ustawiony na 40 pipsów, transakcja inicjacyjna jest ustawiona na 1 mikrolot, później mamy pierwszy martyngał i drugi martyngał. I teraz zobaczcie, że pierwszy martyngał mam ustawiony tutaj w tym momencie na mnożnik razy 2, natomiast już każdy kolejny martyngał, tak, jest już ustawiony na mnożnik razy 1,5. Ma to o tyle znaczenie, ponieważ jeżeli będziemy grali na przykład mniejszym depozytem, to maksymalny lot, jaki był użyty, tak, maksymalny poziom, jaki był użyty w tej strategii, to było tam chyba około 2 lotów, także przy takich ustawieniach martyngału nie będziemy mieli jakichś, nie wiem, niespodzianek. Tak, jeżeli byśmy tu stawili razy 2, to wtedy możemy się spodziewać, że największy właśnie wolumen transakcji, jaki może być użyty, to jest aż 40 lotów, a jak zmienimy to na 1,5, to wtedy spada nam tam do kilku lotów. Także myślę, że to jest dosyć atrakcyjne. No i reszta ustawień jest tak jak tutaj, dystans 30 pipsów, tak? Także jeżeli oglądaliśmy poprzednie odcinki, to będziemy wiedzieć, o co tutaj dokładnie chodzi. No i teraz ja sobie zamknę te ustawienia i teraz zwrócimy sobie uwagę na to, w jaki sposób możemy grać telefonem. Jedna taka bardzo ważna kwestia. Oczywiście musimy mieć komputer cały czas włączony. Nie może być komputer wyłączony. On może chodzić na przykład na jakimś VPS-ie, może chodzić w domu, tak? A my możemy być poza domem, ale warunek jest taki, że komputer musi być włączony i my nie możemy go wyłączyć. Ja sobie teraz tutaj wrzucę na ekran mój telefon. Już przechodzimy do tego. I tu widzicie akurat, tu jest mój telefon. I teraz wejdziemy sobie w aplikację, w to konto, tak? Jesteśmy teraz na tym koncie, także widzimy, że jest tu to samo, tak? I teraz tak, ja do tego tradingu na telefonie używam bardzo prostego systemu opartego o wskaźnik stochastic. To jest to wskaźnik stochastic o wartościach 10.5.5. Sygnał wygenerowany jest w taki sposób, że kiedy mamy tutaj, wiadomo, strefę wykupienia i strefę wyprzedania, tak? Jeżeli te linie przetną mi się w strefie wyprzedania, tak? To w tym momencie mamy sygnał na buy.
One mogą nawet wyjść do góry. W każdym razie, jeżeli było tutaj przecięcie i one nawet wyszły do góry, teraz mamy taką idealną sytuację, prawda? Ale możemy, czasami możemy otworzyć, nie wiem, telefon czy komputer, kiedy te linie są trochę wyżej. Czyli ten sygnał dalej jest aktualny. Chodzi o to, że kierunek transakcji będzie na buy. Jeżeli by te linie to tutaj przecięły się na górze w strefie wyprzedania, tak, i skierowane byłyby w dół, to wtedy otwieramy pierwszą transakcję na sell. No i w jaki sposób to robimy? Oczywiście posługujemy się w tym momencie telefonem i musimy przejść do zawierania transakcji. Ja może zaraz sobie to do tego odpalę, tak? I teraz tak, klikam trade i co ważne, w tym momencie na telefonie, to jest bardzo i to niezmiernie ważne, posługujemy się tutaj zleceniami buy stop i sell stop. Musimy o tym wiedzieć. Buy stop i sell stop, ponieważ jeżeli odpalimy sobie na przykład, w tym momencie mamy transakcję sygnał na buy, jeżeli otworzymy sobie na buy, to EA skasuje nam tą transakcję i ustawi sobie transakcję właśnie według strategii. Dlatego też tą transakcję buy stop nie możemy ustawić w miejscu, w którym byśmy chcieli dokładnie wejść, tylko na przykład musimy ją ustawić w jakiejś tam odległości, na przykład załóżmy na jakimś poziomie, nie tutaj, gdzie jest cena, tylko gdzieś wyżej dokładnie, powiedzmy na tym poziomie będzie to 1.14.275. Ja sobie wpiszę. Tak, ja teraz, słuchajcie, ja teraz złożę zlecenie i zobaczycie, że EA to zlecenie odpali, następnie je skasuje i już później odpali zlecenia według strategii. I ja teraz to zrobię, klikam zamieść zlecenie, tak, widzicie, że zlecenie jest już uruchomione. Teraz czekamy, aż EA zadziała. Widzicie? Znikło zlecenie i teraz pojawiły się dopiero zlecenia. Jeżeli byśmy chcieli na przykład na sprzedaż, tak, to w tym momencie musimy użyć zlecenia na telefonie sell stop i złożyć to zlecenie pierwsze gdzieś daleko poniżej poziomu ceny. Chodzi o to, żeby była to taka odległość, która wyeliminuje nam jakiś na przykład konflikt ze spreadem czy coś w tym rodzaju. A zatem no, w ten sposób możemy właśnie używać tradingu za pomocą telefonu i w tym momencie czekamy, aż rozegra się cała sytuacja. Niektórzy z Was pewnie zapytają się, dlaczego akurat trading za pomocą telefonu albo dlaczego trading ręczny. Otóż sprawa jest taka, że ja na przykład uważam, że są takie trzy podstawowe drogi. Oczywiście pewnie ktoś stwierdzi, że tych dróg jest więcej, natomiast ja tutaj rozróżniam takie trzy drogi. Może ja sobie tak troszeczkę porysuję teraz na wykresie. Napiszę tutaj droga pierwsza, tak, czyli droga druga i droga trzecia. I droga pierwsza to jest taka droga osoba dla osoby, która ma na przykład dosyć sporo gotówki. Załóżmy, taka osoba ma, nie wiem, 100 000, tak, dolarów czy euro. Nieważne. Osoba ta ma odpowiedni zapas gotówki i ona może na przykład wystartować na rynku tak, jakbyśmy na przykład zakładali firmę. Jeżeli chcemy założyć jakąś porządną firmę, tak, to musimy zainwestować w jakieś pieniądze i dopiero wtedy po jakimś czasie te pieniądze nam się zwrócą i zaczniemy zarabiać. Tak samo tutaj ta kwota, którą tutaj widzimy, to będzie kwota, którą ktoś ten może zainwestować, czyli może na przykład wystartować z jakimś takim pełnym portfolio, tak, iluś tam strategii, które będą, każda z nich będzie w odpowiedni sposób dofinansowana, tak, żeby mogła generować odpowiednie zyski. Natomiast droga druga to jest droga dla osób, którzy są, mają jakąś taką gotówkę, natomiast nie mają jej zbyt wiele. Załóżmy, niech to będzie, nie wiem, z 10 000, tak, przykładowo, tak. I takie osoby
powiedzmy na przykład boją się od razu wejść z całą tą gotówką na rynek i one by chciały na przykład stopniowo budować ten kapitał, czyli najpierw otwierają, załóżmy jedno konto, na tym koncie chodzi jakiś robot czy jakiś EA, który zarabia, jeżeli on już tam nam wystartuje, jest w miarę stabilny, to później na przykład te osoby otwierają kolejne konto i kolejny rachunek, na którym chodzi kolejne EA i znowu dofinansowują to konto i startują z kolejnym EA. Jeżeli to EA znowu wystartuje, to później otwierają kolejny rachunek. Tu byliśmy na moim serwerze, dlatego teraz widzimy, że się, nie wiem, straciłem połączenie, być może to zaraz wróci. Ale dobra, kontynuujmy sobie dalej. O, już wróciliśmy na mój serwer, tak? I załóżmy, że ta osoba po raz kolejny, tak, otworzy kolejny rachunek, tak, i wdroży kolejny EA, czyli ta droga wymaga jakby dłuższego czasu, tak, żeby te portfolio zbudować. Tak jak tutaj widzimy, droga numer jeden, jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy, tak, startuje od razu z całym kapitałem, może wystartować z całym portfolio, tak, droga numer dwa jest trochę wolniejsza, wymaga więcej czasu. No niestety, no trzeba tu w tym momencie budować ten kapitał, tak? Jest jeszcze, jest droga numer 3, tak? Jeżeli ktoś na przykład, załóżmy, dysponuje kapitałem, załóżmy 1K, tak? Ponieważ nie ma więcej kapitału, to ta droga jest moim zdaniem najwolniejsza, ponieważ ktoś taki może otworzyć tylko jeden rachunek i musi czekać, aż ten robot, czy dane EA, czy jego trading, czy jego strategia, nieważne jak to nazwiemy, zarobi jakby na otworzenie kolejnego rachunku. Później otwiera kolejny rachunek i jak ten kolejny rachunek, czy te nawet dwa rachunki do kupy zarobią na następny, to dopiero otwiera następny. I to jest moim zdaniem droga najwolniejsza i stąd właśnie handel ręczny i mobile trading dotyczy właśnie tej drogi numer 3 i jest dla osób właśnie, które zajmują się, które właśnie nie mają na tylu kapitału, a chciałby wystartować. I właśnie tym osobom chciałbym powiedzieć, że muszą uzbroić się w cierpliwość, bo łatwo wejść na rynek z większym kapitałem, tak, i z całym portfolio i zacząć zarabiać. Natomiast no już znacznie trudniej jest ten kapitał zbudować, zarobić na nasze depozyty kolejne i to naprawdę wymaga bardzo, bardzo wiele czasu. Natomiast trading ręczny i mobile trading jakby trochę nam ułatwia tą sprawę, ponieważ możemy mieć mniejszy depozyt i możemy otwierać transakcje troszeczkę większym wolumenem, ponieważ, ale też nie możemy przelewarować, o tym musimy wiedzieć, o tym mówiliśmy na innych filmach. No i jeżeli weźmiemy to wszystko pod uwagę, no to trading ręczny też potrafi odfiltrować wiele różnych takich jakby sytuacji, z którymi bardzo ciężko radzi sobie trading automatyczny, ponieważ za pomocą na przykład, nie wiem, naszej analizy, naszego spojrzenia, być może bystrości umysłu, tak, potrafimy otwierać transakcje, które będą we właściwym kierunku. I jeżeli zastosujemy właśnie Surefire jeszcze do tego, to w tym momencie na pewno zwiększymy naszą skuteczność i jestem prawie że pewien, że ta strategia zwiększa ta strategia powoduje to, że będziemy mieli większe szanse wygrania niż podczas strategii klasycznych. Tak naprawdę to zaczniemy zarabiać już od samego początku i to jest właśnie przewaga Surefire. Dlatego no jeżeli ktoś zaczyna, no to naprawdę musi być ostrożny, musi zdecydować się, którą drogą chce iść, czy pierwszą, czy drugą, czy trzecią. Na tej podstawie musi ocenić właśnie swoje możliwości, no i odpowiednio się do tego jakby spozycjonować i odpowiednio założyć jakieś pewne ramy czasowe, tak, w których on jest w stanie osiągnąć sukces. W przypadku drogi numer 3 jest to niestety bardzo, bardzo długi i czasochłonny proces. Nikt nam tutaj nie każe przyjmować takich ram czasowych w stylu, nie wiem, rok, dwa lata czy trzy lata, tylko chodzi o to, żeby już tak w świadomości swojej przyjąć coś takiego, że jest to naprawdę długi okres i no i będziemy obserwować, tak? Jeżeli będziemy grać, to będziemy obserwować i na tej podstawie będziemy mogli jakby dalej budować nasz kapitał i otwierać kolejne konta. Także
Ci, co jeszcze nie należą do naszej grupy, zapraszam Was wszystkich serdecznie. Natomiast ci, co należą, to do zobaczenia na grupie i zapraszam do komentarzy. Trzymajcie się. Cześć.